Pewna bardzo znana osoba, samotna, bez rodziny, nieważne kto, bo chcę uogólniać, odeszła do lepszego świata, zostawiając po sobie koszmarne długi nie do odzyskania. No, jak nie do odzyskania, to nie takie koszmarne. No, słuchajcie, tak się teraz mówi, że emerytury będą coraz niższe, że OFE nacięło nas na poważną kasę, a tu proszę, jest metoda, żeby odpłacić systemowi pięknym za nadobne. Uwaga. Jesteś na emeryturze, zbliża się twój koniec, to sprzedajesz mieszkanie, wynajmujesz małe, mniejsze, bierzesz pożyczkę na ładnych parę lat. Każdy młody dealer w banku ci da, bo jest łasy na prowizję. Trochę pożyczki na początku spłacasz, tak dla picy, a później już nie. I wydajesz na głupoty i na alkohol. Gotówkę trzymasz w domu bezpiecznie, to znaczy nie wpuszczasz grupy kobiet sprzedających koce czy dywany, czy tam znachorki leczącej pocieraniem chorych miejsc kurzym jajkiem, najczęściej twoim. Część gotówki rozdajesz dzieciom, jak masz dzieci, bo gotówę tak, nie? Resztę przechuśtowujesz jakoś, no. Piszesz testament, w którym dzieci wydziedziczasz, to ważne, a wszystko, co masz, zapisujesz skarbowi państwa. Znaczy tych parę starych ciuchów, trochę garnków, no i długi. Wykitowujesz i pocałujta w grzywkę wójta. Idziesz do nieba i masz bekę z systemu. W niebie widziałem cię jak bohatera. Bogowie tam, Odyn, Budda, Jezus, Światowid, Adinata, pierwszy z Trichankarów. Ozyrys, Papa Legba i inni robią ci szpalę, wystawiają dłonie do wysokiej piątki. On ci jest, mówią jeden do drugiego z podziwem. Widzicie, jak widzicie, jest sposób, żeby wydymać system, który teraz nas dyma. No, powodzenia, kochani, powodzenia.